19. Ruszamy. Jestem znowu, jest fabryczna, jest wesoło, jest ciekawie. Ja się nazywam Roman Błaszczak, wasz ulubiony redaktor Radio Plus Gorzów i oczywiście Telewizja Gorzów. Dzisiaj będzie... dzisiaj będzie wyjątkowo. Dzisiaj jest ze mną kobieta wyjątkowa. Jak sama o sobie mówi... nie, to pani sama lepiej o sobie powie. Grażyna Wojciechowska jest dzisiaj ze mną, nasza pani radna. Dzień dobry, pani Grażyno. Dziękuję. Dzień dobry. Dziękuję, że pani wpadła. No, wstąpiłam. Wstąpiłam. Damy wstępują. Nie wpadają. Nie wpadają. Dobrze. O seksie mówiła mi pani, że nie możemy rozmawiać, no. Szanowny panie redaktorze, dobrze, już pan traci czas. Aha, dobra, przepraszam. Serdecznie dziękuję za zaproszenie, jak również witam serdecznie mieszkańców naszego miasta. Więc jak całe życie, ponoć jestem z postacią kontrowersyjną, więc i tym razem zacznę, że będę przepytywała pana redaktora Błaszczaka, ha, ha, a nie ha. On mnie. Ha, ha, po pierwsze, ha. Wiem, co ciebie ha, ha, interesuje. Słuchaj, gdybym ciebie nie lubiła i nie szanowała, ale to na pewno nie tak się umawialiśmy. Wielu dziennikarzy czeka, aż ja przyjmę zaproszenie po pandemii. Pani Grażyna. A tutaj kocham ludzi, którzy są nietypowi. Są tacy, jacy są. Kiedy trzeba, to jest poważnie praca, a kiedy potrafią się rozluźnić i dać dobrą energię innym, to czynią. A szczególnie w dobie pandemii trzeba być empatycznym, trzeba szanować, kochać się, a nie skrzywione, zruszałe, zawisne. Jak jej nie kochać, słuchajcie. Zazdrosne. Jak jej nie kochać, no. Pani Grażyno, no to co, bawimy się kocham w dziennikarza? Świat. Proszę bardzo, ja się niczego nie wstydzę, nie boję. Proszę bardzo, może robimy sobie... na przemian. Tak, pani pierwsze pytanie do mnie, ja oczywiście. Następne. Tylko jak pani Grażyna wytrzyma, żeby ja będę musiał odpowiedzieć. Proszę bardzo. I vice versa, Błaszczak. Oczywiście. Przede wszystkim, pan, nie wiem, czy... policzył dobrze, czy jaki pan był z matematyki? Dobry, oj, czy słaby, kiepski? Słaby. No to pan nie policzy zadanie domowe, żeby sobie policzył przy okazji powiedział, od kiedy jestem w samorządach. O. I spróbuj tylko pytać o PESEL-e, bo nie PESEL-e decydują, ale decyduje umysł, zrozum, wiedza, ale pasja. Sekundę, pani Grażyno. No. Ale to miało być pytanie do mnie, ale o pani. Dobra, okej, wchodzę w to. No więc tak, pani Grażyna w polityce jest od zawsze. Urodziła się jako śliczna blondynka. Rodowita gorzowianka. Dziewczyna z Zawarcia. Kto wie, więc szanuje. Lepiej być kto z Grażyną... Kto zazdrości, to nie lubi. Lepiej być z Grażyną niż przeciwko niej. Dobrze odpowiedziałem? Bardzo dobrze. No i teraz ja pytanie do pani. Proszę uprzejmie. Co u pani słychać? Prawda, że ładne pytanie? Przepiękne. Wszystko gra okej. Okay. Dzięki przyjaciołom. No dzisiaj mnie Ania przywiozła na spotkanie z pani panem redaktorem. Jest kochana. Oj, i w trudnej kocha też sport, tak jak ja. My ładujemy się na imprezach sportowych i błagam wreszcie, dajcie nam wejść na sale i stadiony, bo to jest empatia, a nie dopuszczanie do depresji, o której będziemy potem mówić. Co u mnie słychać? Proszę pana, jak teraz tak urzędowo. Ładnie, ładnie. Pokazałam panu to, co w czasach pandemii zrobiłam. Zacznijmy. Kto zrobił? Wojciechowska Grażyna z przedstawicielami, z panią prezydent i zaproszony był przewodniczący rady i pan prezydent Wójcicki. 1 czerwca online, przedszkola, żłobki, lokomotywa. Wakacje też były, bezpieczne wakacje. Ale zaczekaj. A, zaczekaj, dobra. Okay. Zaczekaj, mówię o imprezach, które ja, należało słuchajcie, jak zapraszam panią Grażynę Wojciechowską, to w ogóle się nie muszę przygotowywać, jeśli chodzi o pytania. Same pytania, a następnie odpowiedzi. Ale jedna rzecz, którą redaktor Błaszczak musi pilnować i kontrolować, czasu. To czas. Tak. I teraz robimy ciach. Czyli tak. Czas. Ale kamera może pokazać nie ciebie. Nic nie może. Nic nie może. Teraz dobra. Przerwa jest. Fabryczna 19. Grażyna Wojciechowska jest dzisiaj ze mną. Ulubiona moja pani radna. Raz frytki. Thank you.
11. Ruszamy. No proszę, niech pani zaczyna program. Tak. No to przerwa się kończy. Czas pracować, a nie obijać się. Dlatego tak mi się to wszystko nie podoba. Online, rozumiesz, za tego, bo to jest czas dla symulantów i leniuchów. Pani Grażyno, a jakbyśmy... Przepraszam. Przepraszam. Nie, nie będzie tak, że ja też chcę coś powiedzieć. Ja też jestem gaduła. Proszę nie przekrzykiwać, bo nie. Zaraz 100 pompek będziesz robił. A po tej to nie zrobię. Nie zrobię. To nie zrobię, ale 10 może tak, być udało. Tak. Pani Grażyno, okej, okay, no dobra, ale ja chciałem właśnie nawiązać. Rozumiem, nie dlatego powiedziałeś, bezpieczne wakacje zawsze się odbywają w czerwcu. Tak. Zawsze w poniedziałek, pod koniec, kiedy nie koliduje z rokiem szkolnym. Wobec czego trzeba było przenieść z powodu pandemii na czas inny, bo był zakaz. Zakaz jakiejkolwiek organizacji, jakichkolwiek, że tak powiem, konferencji szkoleniowych itd. My nie wiemy, jak się zachowywać do końca, nawet dzisiaj z tej pandemii, tak? No bo trzecia fala, tak, mówi się, że za chwilę będzie trzecia... Ale przeszkadzasz mi no teraz. Boż, przepraszam. W związku z tym trzeba było zrobić to inaczej. Czyli poprosiłam, żeby można było przenieść na późniejszy termin i zrobić online. No i proszę, proszę, online. I to była już, kochany, 8 konferencja. Czy bezpieczne i niebezpieczne jest dziś i jutro? Gorzewska konferencja młodzieży online 2020. Bezpiecznie czy niebezpiecznie? Dziś i jutro. O, no, proszę, tak. Proszę. To są te płytki, także proszę, proszę zobaczyć co i jak. Ale Wójcicki tu chudy. Ja cię. Ale panie redaktorze, to są bezpieczne wakacje online. Tu jest konferencja kobiet, która była przeniesiona również z 8 marca, która była poświęcona 30-leciu samorządów w naszym mieście. Pani Grażyna, no pani jako... na jednym zdjęciu tylko jest. Ale posłuchaj. Nie, na dwóch. Dobra. Posłuchaj, to my pracujemy. To nie chodzi, wiesz, ja sobie promocji nie muszę robić. A trzeba dbać o siebie. A wszyscy wiedzą, pani co, jak to. Zaraz. No, niech nie, to, nie, no, nie, no, pociechowska zabrała mi cały nie. show, no. Ja po to przyszłam, żeby dobra. Powiedzieć to, co chcę powiedzieć. A Błaszczak się zamknij. Dobra. Mianowicie, konferencja, co była jubileuszowa, w Filharmonii Gorzowskiej była przeniesiona na 26, że tak powiem, września. 30 kobiet na 30-lecie samorządów naszych. Wzięliśmy jako kapituła, ufundowaliśmy przepiękne statuetki, śliczne. Proszę wejść na stronę fundacji, to zobaczysz. Cały ja wykaz byłem, to dostał. I kto dostał? Ale to... byłam perfidna. Kogo nie było? To nie dostał. To nie dostał. No i dobrze, i słusznie. Będzie musiał zapracować. Oczywiście. Ale do czego zmierzam? A trzy osoby wymieńmy, które dostały. O Jezu, które dostały. No trzy. Siostra Michaela. Tak. Pani była starosta Domagała. Wiceprezydent. Były nasza pani. Dwie wiceprezydent, bo trzecia Bednarzowa nie przyszła, ale dostała też pani Alicja, pani Alina Nowak i Urszula Stolarska. Dostały wójtowe Krysia z Bogdańca. I też dostała Ania z Kłodawy. I Ania z Kłodawy, tak. I Bożenka. Czyli z terenu Ania, Krysia, Popkowska. Bożenka. Zaraz dalej. Na przykład z polityki przedstawiciele Senatu, wszystkie posłanki. Nie było tak, jak stosuje wojewoda i jego zespół. Są wnioski na 30-lecie samorządów o nagrody dla radnych wieloletnich, którzy pracują całe życie. To jest, a to jest Platforma, a to jest pyk, pyk i nie ma. Ludzie, po was ślad nie zostanie, jak będziecie tak postępować. Orety. Obiektywizm orety. I sprawiedliwość. Kamera na mnie. Fabryczna 19, nie. Przerwa, tak. Absolutnie przerwa, nie. Fabryczna 19, nie. Musi być przerwa. Nie zgadzam przerwy się. Są ważne. Nie, przerwa za chwilę, ja dokończę zdanie. Okej. Panie wojewodo,
przykro jest nam, to nie chodzi o mnie, bo ja znam swoją wagę i wartość i wszystko, ale chodzi o tych ludzi takich, którzy tak dużo zrobili dla naszego samorządu, a że należą do innych partii, czy są sympatykami. A widzi pan, ja z PiS-u ile zgłosiłam? Wszystkie senatorkę, wszystkie posłanki sprawiedliwe. Pani Grażyno, obiecuję, że wrócimy do tego tematu. Tak. Zróbmy teraz kropkę i zaraz wrócimy do PiS-u i wojewody, okej? Okay? I nie. Tłumaczenie. Przerwa fabryczna 19. Kapitan, musimy to zrobić. Tak. Macie koniec. Być wolną prasą i mediami. Ja jestem za wolnością. Daj mi drugą osobę, która całe życie twórcze jest bezpartyjna i ludzie mnie wybierają. Bo liczy się to, co się robi dla mieszkańców i dla ludzi potrzebujących. Dobrze, musimy zrobić przerwę. Robimy teraz. Tak, teraz, no i już, no. Przerwę. Ja powiedziałam, że muszę. Zaraz wracamy. Tak. Raz, Frytki. Fabryczna 19. Ruszamy. Czas szybko mija. Jesteśmy ponownie. Wojciechowska, Błaszczak. Pani Grażynka Wojciechowska. Ale panie jak ukochane, przedstawiam, to mogę powiedzieć Wojciechowska. Bo pani... A ja nie, a ja sobie nie życzę. Ale ja sobie tak życzę, bo tak się postępuje. Ale już jak osobiście nie, do pani mówię, nie, zawsze z wielkim szacunkiem. Tak jest. Grażyna, pani Grażyna Wojciechowska jest z nami dzisiaj. Nasza pani radna, ciągle wojowniczka, kiedyś sportsmenka. Przypominam, bieg przez Płotki. Tak. Nadal mamy 11-6. 11-6. 8 sekund na 60. Rekord wojewódzki. Tak, tak. Bo potem zmienia. Zostawmy to. Tak, zostawmy. No i co z tym PiS-em się pani tam tak nie podoba? Nie, nie, to po prostu nie to. Każdy ma prawo przynależeć to, co trzeba, ale ja się nie zgadzam z rozdadywnictwem partyjnym stanowisk. Tylko dla swoich. Nie, oczywiście. Ja wychodzę z założenia, że przede wszystkim liczy się kompetencja i wiedza. Pan redaktor pyta i człowiek młodych. Przepraszam bardzo, jak ja widzę już podstarzałych młodych, którzy już próbowali jako młodzi i teraz atak jest na władzę S3. A ja pytam, a co żeście zrobili do tej pory przez całe lata ze swoich własnych pieniędzy? Władze S3, czyli mówimy o Bachalskim, tak? O tej S3 czy o Sobolewskiej Surowiec i Sibińska? No to co teraz znowu, kto chce władzy? Znowu już, koryta! Ale każdy polityk chce władzy, no co w tym złego? Przepraszam bardzo. A pani nie chce władzy? Proszę, przepraszam bardzo. Robi się nie władzy. Pojęcie władzy jest pojęciem względnym. Każda osoba publiczna pracująca w samorządach, po pierwsze, powinna być wiarygodna i powinna to, co obiecuje, realizować. Nie, że ma sentyment lub nie. Zostawiać ludzi tych, którzy potrzebują pomocy samym sobie. Więc pani ja nie będę oceniała. Pani jest oceniała. Znana jako osoba, która się bardzo angażuje w sprawy społeczne. Zresztą jest pani w komisji. No, bo ja kocham świat i kocham ludzi. Jeszcze Błaszczak pytanie nie zadał, a pani już sobie odpowiada. Chcę zadać pani pytanie, bo jedno intelektualne pytanie w programie musi być. Same są intelektualne. Do kąta postawię. No nie da rady, no. Słucham. Nie da rady, no. Pani Grażyno, tak. Chodzi mi generalnie o to, że jest pani osobą, która jest mega zaangażowana w sprawy społeczne i niektórzy zarzucają pani, że angażuje się pani w te sprawy społeczne po to, żeby móc błyszczeć, żeby pokazywać, jak Wojciechowska niby ciężko pracuje. Jak to tak naprawdę jest? Uczę, edukuję, a mamy drugie pokolenie, przepraszam, niedorozwojów. O! Przepraszam, to jest nie z własnej winy, nie wszyscy. Proszę zwrócić uwagę, jaka jest teraz sytuacja. Ja potrzebuję wsparcia od wszystkich, żeby pomóc młodym. A jak pomożemy młodym? Przez sport i kontakt z nimi. Przede wszystkim
weźmy od przepięknej uroczystości sobotniej, co była otwarcie Ligi Mistrzostw Polski, prawda, w tenisie stołowym. Proszę zwrócić uwagę na to, co zrobiono, co państwo zarząd i byli członkowie zarządu, jak pięknie przygotowali dla potrzeb tenisa stołowego dzieckę basenową. No ja się będę mało odzywał. Zaraz, i teraz przepraszam, i teraz próbowałam powiedzieć, w Śródmieściu do godzin popołudniowych stoi to puste. Wyjdźcie z propozycją napisania jakiegoś projektu i zrobić dzieciom zajęcia właśnie też zgodnie z tą, z reżimem sanitarnym. Z no tenisa. Tak jest właśnie robione. No, no ale co jest robione? Przepiękna sala, gdzie są sponsorzy. I tak trzeba trzymać. Dalej, żużel. Czy się komuś podoba, czy nie? Gorzów żużlem stoi. Moja rodzina i ja sami robiliśmy, kopaliśmy to, co trzeba. Braliśmy udział przy tych pierwszych budowach, gdzie to podlegało tylko zakładom mechanicznym Gorzów. To jest piękne. Pani Grażyno. Piłka ręczna. To jest wszystko. Pani Grażyno. Wspieramy. Nie wybij mnie. Nie wybijaj mnie. I po prostu to, co powiedziałeś. Nie. To nie jest Blichtr. Zapytaj Ankę, czemu ona jeździ. Bo ona też to kocha. Tak jak, wiesz, potrzebuje, jak sprawy medyczne, to Ania się rozwija i też dodaje. Ja nie wiem, jak wy, kochani, ale ja tak 80% kumam, co pani Grażyna mówi. I też kumam, że trzeba zrobić przerwę, ale obiecuję, że już ostatnią. Fabryczna 19, Wojciechowska, Błaszczak, kłaniamy się nisko, obiecujemy, zaraz wracamy. Fabryczna 19. Ruszamy. Jesteśmy ponownie. Dzisiaj jest dynamicznie. Dzisiaj Błaszczak prawie nic nie mówi. Może i dobrze, może tak. I dobrze, ale jest pani Grażyna Wojciechowska. No a jak jest pani Grażyna Wojciechowska, to wiadomo, że jest i wesoło, i dynamicznie. A przede wszystkim i się dzieje, i ciekawie, i merytorycznie. I proszę bardzo, i co zaczynamy. Zaczekaj, nie dokończyłam. Pani Grażyna sama sobie zada pytanie i na nie odpowiem. Przepraszam, nie dokończyłam. Mówię o tym, że należy pochwalić, moim marzeniem było dożyć tego, co się stało w naszym mieście. Rozwój. I to, co było ubóstwem, to proszę bardzo, jak się pięknie rozwija, rozkwita. Proszę bardzo, te wszystkie, jak ja to mówię, środki podległe, że tak powiem, wydziałowi pani prezydent do spraw społecznych, czyli edukacja, zdrowie, kultura, sport, pomoc społeczna. Dzieje się bardzo dużo. Dzieje się bardzo dużo. Zobacz, ile poprzednio się robiło, żeby tylko załatać byle jak dziurę, żeby tego tramwaje wypadały. A to trzeba było, że tak powiem, po tylu latach zrobić tak, jak sztuka mówi. I wychodzę z założenia, że my musimy wspólnie... A wie pani, co jest najfajniejsze? Zaraz. No nie, ja też muszę coś powiedzieć. Ja nie jestem przyzwyczajony do tego, że ja nic nie mówię. No, w domu nic nie mogę mówić, to w programie swoim nie będę nic mówił. O nie, ja się na to nie godzę. Ale panie redaktorze, to jest odpowiedź na twoje pytanie, że ja sobie robię promocję. I ja edukuję. Jak ktoś nie korzysta z tego, to jak pan to nazwie? No dobra, pani Grażyno. Ja jestem ale dla dzieci. Jak pani nazwie to, tak, że jak był Jędrzejczak, to była pani przy Jędrzejczaku? Ale mnie wszyscy jak jest Wójcicki, to jest pani przy Wójcickim. I ja się zastanawiam, czy to jest koniunkturalizm, jeszcze nie skończył Błaszczak, czy to jest siła Wojciechowskiej, która potrafi wejść i z każdym nie rozmawiać. Nie rozbijaj tematu. Prawda jest brutalna, bo zawsze Wojciechowska jest lokomotywą i zawsze bierze minimum te dwa mandaty. A w moim rejonie to są i najwięksi tuzowie i z Platformy, i z PiSu. No nie oszukajmy się. Nie oszukujmy pani zawsze się. Zdobywa ponad 1000 głosów, jeśli ależ chodzi oczywiście o wybory. I to bardziej się panią prosi, żeby pani była na a listach. A to mnie proszą. No ja wiem. Mnie proszą, a ja wybieram. A skąd się bierze ta siła, pani Grażyno? Wielu młodych
próbuje, chce wejść w politykę. No i im się nie udaje, a pani się udaje. Ale dlaczego? Nie zna pan odpowiedzi? Bo oni od samego początku chcą władzy. Oni mają cel. Przy władzy na razie jest paru z tej mojej pierwszej młodzieżowej Rady Miasta. Z tej mojej pierwszej, gdzie Wachowiak, ten Michał Andrzejewski tak. był, potem Paweł Anioł i tam jeszcze paru tych innych, gdzie ta... Fajne chłopaki. Było. Tak, to była ta pierwsza rada. I jak ja potem zobaczyłam, o co im chodzi, to im chodzi po prostu, a to stanowisko, a to tamto, a to kasa, a to nie. Tu chodzi o to, żeby reprezentować i być uczciwym wobec swoich wyborców, a nie jedna matka partia, wszystkie matki partie rządziły. Proszę. Proszę. Mogę mieć 12 sekund? 12 sekund. 15. Dziękuję, kochana pani łaskawa Grażyno. Pani Grażyno, jak zrobić, żeby, nie wypominam wieku, ale żeby w pani wieku, czyli ile? 46 lat, tak? Plus VAT. Plus VAT. Mieć tyle energii i jaj, co pani. Trzeba kochać świat i ludzi. Nic nie biorę. Działam zgodnie z własnym sumieniem. Nie blokuję. Jak mam powiedzieć to, co myślę o samorządach i o kupczeniu tymi odznaczeniami, tymi wszystkimi, to mówię. U mnie i pani dostała, i pani Gabrysia z Gracji, i pani Wiernicka. Te, które całe życie budowały coś. Lekarka, pani Joniec, teatru. A ja mam jedną złą wiadomość. W trakcie naszej rozmowy. Ale u mnie nie ma złych wiadomości. No ale u mnie są niestety. Nie kończy się jeszcze, nie? Nie powiedziałam wszystko, nie? Nie, pan mi zabrał czas, pan mi zabrał czas. Panie redaktorze. Mamy 30 sekund jeszcze. Nie, minutkę. 35. Ja proszę państwa, apeluję, ja nie proszę, tylko apeluję. Jest część radnych, w których widzę kontynuatorów tego, co ja z przyjaciółmi robię z fundacją. Żeby to dalej realizować. Podsumowanie WOŚP-u będzie w czwartek o godzinie 12 spotkanie, gdzie kwoty, wszystko już będzie zamknięte, rozliczenie. I tu serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy uczestniczyli i którzy wspierali, jeszcze a pokazaliśmy, że dużo. Dziękuję bardzo że radnym tym, którzy chcą budować, a nie rujnować. Natomiast proszę państwa, nie zgadzam się też z wieloma przypadkami, ale pranie się robi w swoich domach, jak to się nie podoba. I to jest fantastyczna puenta, pani Grażyno. To jest ten moment, kiedy podziękujemy sobie za wspólną rozmowę. Ale dużo się zrobiło. A tam rozmowę. 90 do 10. Przepraszam, ale nie powiedziałam jeszcze. Patrz. Nie. To patrz, pani już musimy kończyć. Ale błagam, 45 nie, sekund. Nie, pani Grażyno. Kochany, z roboty mi, mnie wyrzucą. Nie wyrzucą. Kochani, ale to jest najlepszy moment, bo jak zostaje niedosyt, to jest dobra kwestia, bo możemy się umówić zobacz, na następne ile spotkanie. Ile się zrobiło w oświacie. Dużo się zrobiło. Ile w służbie zdrowia. Ile moim gościem tego... była ulubiona moja pani radna. Jak jej nie kochać. Grażyna Wojciechowska. Dziękuję wam, że wytrwaliście. A ja na koniec. Ostatnie zdanie. Panie redaktorze, szanowni państwo, mieszkańcy naszego miasta, koleżanki, koledzy. No cóż, życzę wam, waszym bliskim i przyjaciołom dużo, dużo zdrowia i dobrych ludzi wokół siebie. Bo kiedy uczestniczyłam w sobotę na pożegnaniu w ostatniej drodze pani Marii Lemieszewskiej, pierwszej restauratorki i właścicielki hotelu, która z własnych pieniędzy w 82 roku rozpoczęła, w 84, a premier Mazowiecki, kanclerz Kohl, wszystko. Muszę być dyktatorski teraz. Fabryczna żegnamy 19, też, kropeczka. Dziękuję, że wytrwaliście, jeśli się tak stało. Раз, Фредки.